To nasz czas wolny. Nie obchodzi mnie to. Lekcja etyki wymaga więcej czasu. Musicie się dużo nauczyć. Obecność obowiązkowa. Do zobaczenia. Szukam Wiko. Nie wiesz, gdzie jest? Nie. Była u dyrektora. Była u dyrektora, ale już jej tam nie ma. A gdzie jest? Nie wiesz? Nie. Co z tobą? Nic. Praca mnie stresuje. To widać. Jeśli ją zobaczysz, powiedz, że jej szukam. Zapisz to, proszę. Mio. Możemy porozmawiać? Bardzo się spieszę. To ważne. Coś ci dolega. Nie. To sprawy osobiste. A dlaczego byłaś tak roztargniona w klasie? Skąd ta gwałtowna reakcja i płacz? Nic mi nie jest, muszę iść. Czasami dobrze jest z kimś pogadać. Mam z kim gadać. Jestem najpopularniejszą dziewczyną w szkole. To nic nie znaczy. Czasami osoba, która jest otoczona ludźmi, jest samotna. Jeśli chcesz porozmawiać, możesz na mnie liczyć. Przyniosłem dokumenty nowego ucznia. Przyjrzyjcie je. Dziękuję. Do której klasy dołączy? Do czwartej. Syn jakiejś sławy. On jest sławny. To lekkoatletyczny mistrz Ameryki Łacińskiej. Dyrektor prosił, żebyście byli dla niego wyrozumiali. Rok szkolny już się rozpoczął, a on dopiero do nas dołączył. Uprzywilejowany. Dziwne, co? Chyba to pomyłka. Czwarta klasa? Tak. Mamy tam komplet. Pojawił się wakat. Wiko Paz. Już nie chodzi do tej szkoły. Powiedziałeś mu, że to pilne? Wiem, że muszę to odłożyć na później. Powiedz mu, że... Bardzo dziękuję, jak zawsze. Musimy pogadać. Jestem zajęta. To ty przyszłaś do mnie. Chcesz mi coś powiedzieć? Nie teraz. Płakałaś? Ziewałam. Ty nie ziewasz? Zwycięzcy nie płaczą. Nawet nie wiem, co to płacz. O co ci chodzi? Daję ci 5 minut. Chodzi o Celinę. O tym chciałam z tobą pogadać. Co? Jest źle. Martwi mnie jej postawa. Nie zauważyłaś? W końcu w czymś się zgadzamy. Zawsze jest taka? Jaka? Taka zaborcza. Nie. Celina nigdy nie miała chłopaka. Jesteś jej pierwszym narzeczonym. Przedtem zawsze brakowało jej pewności siebie.
Miała problemy w domu. Kiedy się pojawiłeś, wszystko się zmieniło. Teraz myśli tylko o tobie. Nie chciałem tego. Pragnąłem tylko, by poczuła się lepiej. Ale żeby zaraz miała dla mnie wszystko rzucić? To nie w porządku. Mam nadzieję, że odwzajemniasz jej uczucia. Bo jeśli nie, zniszczysz ją. Co to? Rzecz Diego. Chyba nie zamierza się tu zainstalować. Przepraszam. Bo co? Nie pozwolisz mi? Jesteśmy umówieni? Miguel, szukałam cię. Mio, musimy porozmawiać. Co robiłeś z Mio? Rozmawiałem. O mnie. Tak. Nie wierz jej, mówi o mnie złe rzeczy. Powiedziała, że bardzo cię lubi. Właśnie to powiedziałem. Przepraszam. Wejdźcie. Siadajcie. Idealne miejsce dla mnie. To mój dom. Raczej kryjówka. Zostaw to mnie. Piękna Roberto, wyjaśnij dzieciakowi, że musicie robić to, co powiem. Więc niech nie marudzi. Dranie. Przekonajmy go, że się go nie boimy. Nic nie możemy zrobić. Dlaczego mu na to pozwalasz? Chętnie dałabym mu w łeb. I wybiłabym mu wszystkie zęby. Ale nie mam wyjścia. Dlaczego? Przez ciebie. Tylko w ten sposób nas nie wyda. Niech nas wyda. Będzie jak poprzednim razem. Tym razem nie będzie to takie proste. Musimy go znosić. To cena twojej wolności. Idę, skończyła się przerwa. Roberto. Bardzo cię kocham. Ja też cię kocham. Nie mogła tak wyjechać bez pożegnania. Dyrektor w porozumieniu z mamą usunął ją ze szkoły. Nawet nie zdążyłam poprosić tatę, żeby wstawił się u dyrektora. To jego wina. Nie jesteś za duża, żeby wyręczać się tatusiem? Sama nic nie zdziałam. Mylisz się. Jesteś popularna. To prawda. Kiedy zacznę nosić coś nowego, za 3 dni wszystkie to mają. Możesz zrobić więcej. Ale zajmij się czymś poza modą. Przemyśl to. Pańska córka ma się dobrze. Zostawiła tę wiadomość, żeby zwrócił pan na nią uwagę. Znają pan. Proszę się nie martwić. Jakby co, zadzwonię. Do usług. Przyszli pańscy goście. Zaproś je. Proszę wejść. Dzień dobry, proszę spocząć. Czego się pani dowiedziała o mojej córce? To coś, co mnie zaskoczyło.
Nie pozwolili ci się pożegnać? A co ci powiedzieli w domu? A jak myślisz? Mama nawet nie chciała pogadać z dyrektorem. Powiedziała, po co? Przecież jesteś stypendystką. Dla dyrektora to wielka różnica. Nie przejmuj się. Coś zrobię, chociaż nie wiem co. Nie zostawię tego tak. Całuski. Przyszła Roberta. Co zrobiłam?